Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z Half-Life 2. Tak więc jak widzimy, skończyliśmy w tym oto miejscu, zaraz mieliśmy wejść do Black Mass też, tak zwanego tajnego laboratorium Eliego, jak ja to mówiłem. Ale to jest Black Mesa West. Do końca nie pamiętam do końca, jak to fabularnie wyglądało, ale tak właśnie będzie. Jak sami widzimy, laboratorium jest dość całkiem nieźle ukryte, gdyż na pierwszy rzut oka wygląda to na jakiś opuszczony magazyn, a w głębi już sami widzicie, co tu się ukrywa. O, co to jest za wejście? Zejście, zaraz zobaczymy. Aczkolwiek może lepiej nie, bo bym musiał znowu biec naokoło. No dobrze, nie tracę czasu, może wejdźmy do środka, zobaczymy. Jak będą dialogi, to nie będę przerywać oczywiście, bo to chyba logiczne. No. Okay, it's human. Tak, dokładnie. Tak. Take it easy in there. You're safe now. You'll have to forgive the scanning process. We can't take any chances. Nie no, spoko, zdarza się każdemu. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field. Ah, there we go. You can come through now. Cieszę się. Ciekawe, czy jakbym się schował tutaj, czy bym mnie też zauważyła. Pewnie tak, bo to jest ten tak zwany dalekosiężne widzenie, czyli pod dużym kątem można sięgać. Więc pewnie też bym mnie zauważyła. No ale dobra, może przywitajmy się. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. Mam pomysła. Znowu wykorzystamy siłę beczek i zobaczymy, jak tym razem zareagują. No nie. Co za niedoczekanie. We've covered a lot of ground in the last few months, but things would go so much faster if we had more people with your training. Dobra. Już chwileczkę, tylko wezmę parę przydatnych rzeczy, które na pewno się przydadzą mi. I możemy ryzykować. Wszystko może się przydać. W tym laboratorium, w Black Mesie, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Trzeba być przygotowanym na każdą... Tak, tak, wiem, na każdą okoliczność. A ja się przygotuję perfekcyjnie, że tak powiem. Czegoś jeszcze nie wziąłem. O, tego się nie da. Dobra, to jest trochę ciężkie. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Zaraz to też weźmiemy. O, jeszcze skrzynka jedna. Teraz to też weźmiemy. O, na pewno się zdziwi. Doktor Kleiner pewnie się zdziwi, kiedy przetransportujemy ten kawałek przydatnej rzeczy do windy i przyjedziemy z nim do jego tajnego laboratorium. Ale dobrze, że to ma kółka, przynajmniej jakoś to się przesuwa. Na pewno nikt się nie dziwi, że Gordon Freeman bawi się w takie rzeczy jak przesuwanie wózka. To całkowicie normalne. No ale cóż, od czegoś trzeba zacząć. Już pędzę. Przebijam się przez niezłą blokadę, którą zrobiłem. Eli thinks their portals are string-based. Similar to our Calabi-Yau model, but they've failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with the Winkleman... No cóż, tak czasami bywa. Listen to me, I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Nie no, nie ma sprawy, lajtowo. W każdym razie interesuje mnie to, w takim razie kombinat nie jest tej planety, bo no, się do końca nie orientuję, szczerze mówiąc. Dobra, będziemy musieli to... Wiem, będziemy musieli teraz jakoś to sprytnie tu zmieścić, bo ja się boję, że wszystkie przydatne rzeczy mogą się nie zmieścić. Może jednak zacznijmy od wózka naszego widłowego. Znaczy, to nie jest wózek widłowy, ale... O, zacznijmy od rzeczy najważniejszych, czyli na początku trzeba to przetransportować, bo to jest najtrudniej, może tak, najtrudniej to przetransportować, więc od tego też zaczniemy. Doktor Kleiner powinien być ze mnie dumny, jak mi się to w końcu uda tam wsadzić. Zakładam, że się uda. Ale jestem ciekaw, jakby się chciało przejść całą grę ze wszystkimi rzeczami, jakie się po drodze znajduje, to byłaby niezła kupa. W sumie.
No nie, tylko się nie zacinaj. Nie rób mi tego. Odłożę to, przełożę to na chwilkę. A! No, tak lepiej. Połóż to tu na razie, ale tylko chwilowo oczywiście, Gordon. No nie, wiesz, nie stresuj się. Teraz tylko to troszkę przesuniemy, bo widzę, że się ten wózek troszkę buntuje. O, o, jedziemy. I jedziemy do pracy. Tak to się robi. Ale doktor Kramer będzie miał niespodziankę. Hu, hu, hu. Się człowiek zdziwi. Postarajmy się tylko nie wejść przypadkiem. Okej. Dobra, no i to teraz, jak już zabraliśmy te podstawowe elementy, to teraz są reszty. A to już bez problemu, bo to już Gordon Freeman jest na tyle silny, że może to bez problemu przetransportować. No, zabieram potrzebne rzeczy do badań. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem, czy wiesz. Jestem z urodzenia naukowcem. Ja muszę wszystko badać. Chyba sobie zrobię fotę aż z radości, po prostu. Nie rozpiera mnie taka energia. O, proszę. Chyba sobie fotę zrobię. Co ona też zapakowała? O, tak. To był musiał być piękny widok. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Bardzo, 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 bardzo efektownie. A patrzcie, jak ona pozowała do tych zdjęć. No dobra. Nie przewidziałem tylko jednej rzeczy. Jak ja się teraz, cholera, tu zmieszczę? Już, już, już. Właśnie myśl planuję to zrobić. Nie będzie ci chyba beczka przeszkadzać na głowie, co nie? Zaraz tu się dostanę. Jeszcze tylko małe poprawki, bo uwzględniłem prawie wszystko oprócz siebie. No cóż. Nawet fizyk jądrowy czasami się myli. Już jestem prawie... O nie, 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 nie mów, że utknęłem. No dobra, faktycznie utknęłem. O, już nie. Uff, to będzie chyba cięższe niż... O, chyba się uda. Chyba się uda. Jest, udało się. Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined a Black Mesa. We figured out how to use Zen as an unexpressed axis. Effectively a dimensional slingshot. So we can swing around the border world and come back in local space without having to pass through. Oh, here's a Eli now. All right, good. Keep right up. Ksen to ten taki fajny świat. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates few and far between these days. We'll get you out of that hazard and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. Nie ma sprawy. I'm looking forward to working together. Tak jak wspominałem, Ksen to był ten taki śmieszny świat, który, do którego między innymi dostawaliśmy się w pierwszej części Half-Life'a. Cóż, jak widać, dzięki teleportowi można... Oni robią coś takiego na tej zasadzie, że na początku teleportują się do Ksen, ale bezpośrednio tam nie lądujemy, tylko potem od razu teleportujemy się do naszego świata, co pozwala nam zrobić właśnie taki trik. Jak widzieliśmy, udało nam się wziąć wszystkie potrzebne rzeczy z windy, zanim ona się zamknęła, wciągnąłem je. One na pewno się jeszcze nam przydadzą, to jest pewne. Zobaczmy tutaj. Czy tutaj są jeszcze jakieś przydatne rzeczy? Oh, Dr. Freeman, you should stay with Eli. Go on, I'll rejoin you shortly. Już chwilę... I have a few things to attend to, Dr. Freeman. Let Eli show you around. Ja też myślę, że do nich dołączę, ale jak wiesz, jako badacz potrzebuję wielu... Dr. Freeman, I figured you and Eli would want to talk about old times. We can talk later. Ja wiem, wiem, wiem. Go ahead, Dr. Freeman. Spend some time with Eli. I'll be back as soon as I catch up on some work. Oh, Dr. Freeman, you should stay with no, Eli. No, ja już to usłyszałem. I'll rejoin you shortly. Niestety, chyba tych rzeczy ciężkich nie uda nam się przesunąć, dlatego zostawimy ją już w samotności. Fine scientist, Judith. She was up for your job at Black Mesa, but you edged her out with your Innsbruck experience. No tak, w końcu jestem fizykiem jądrowym. Nic dziwnego. Oh, Gordon! The Vortigaunt said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. Cześć, Alex. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle.
with the possible exception of you. Dad, please. Jakie to romantyczne, kurczę. Ten tatuś to taki dowcipniś. Wejdę z tobą na drabiny. O, tu widzę, że dobre widoki. To można sobie postać. dobre widoki tu są, więc może tutaj sobie tak powisimy. Albo nie. O, zobaczę, co tutaj ma do mnie do powiedzenia. Nie, włączymy to. Widzicie? Tutaj ta sama zasada, co było w pierwszej części. Takie laboratorium. Była właśnie się taka podobna skała. A potem wszystko zrobiło łubudub i już nie było niczego. Dobrze, to pamiętam. Tak. Niestety tutaj to jest chyba zbyt małego kalibru, żeby zrobiło jakiś łubudub. Alex, I thought you were on watch. The Vortigaunts relieved me, so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the combine thyristor. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time, as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh, let's get out of here. No cóż, zobaczymy, jak teraz Alex sobie poradzi z moją super przeszkodą. No dobra, poradziła sobie z nią aż za dobrze, bym powiedział. W każdym razie, jak, tak samo jak w laboratorium doktora Kleinera, tutaj też można, jak sami zauważyliście, trochę potrikować, gdyż można w efektowny sposób wejść tutaj sobie, potem wejść sobie na to, potem skoczyć efektownie na lampę. I potem można się dostać, tak, bardzo pomału, bo po lampie się ciężko chodzi, aż tutaj. No i proszę zobaczyć, gdzie jestem. No proszę zobaczyć, no po prostu to jest niesamowite. Można też po drugiej stronie, jak ktoś jest bardzo pragnie tej adrenaliny. O proszę, no powiedz mi, doktor Kleiner byłby ze mnie dumny. Eli też powinien być ze mnie dumny, tak mogę mu skoczyć na głowę. Od takiego uderzenia powinno mu być niedobrze. Hello? Oczywiście, biedny ja, nieważne jakbym wpisywał kody, i tak nigdy ich nie rozpoznam. No dobra, zabierzmy cały nasz ekwipunek, bo aż głupio byłoby to nie wziąć. W końcu, po co my żeśmy tyle transportowali rzeczy, żeby teraz z tego nie skorzystać? Fakt, że nie wiem, do czego może mi się to przydać, ale strasznie mam ochotę to wziąć ze sobą. Tak bardzo, 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 bardzo. A weźmy tu, bo potem, nie wiem, tu się już wiem, co zrobiłem. Bo tak, teraz trochę wam, powiedzmy, zaspoileruję, bo jak wiecie, nie uda się ostatecznie, i tak nie zostanę tutaj długo, bo cóż, że tak powiem, coś tam wybuchnie i będę musiał się zwijać. Oczywiście Alex mnie wtedy zostawi i zostanę wtedy sobie sam znowu. A my zrobimy tak, że Alex się zablokuje może i wtedy ulatujemy się. W sensie nie, ona nie będzie już za tym. Za... Tom, jak to się nazywa. No, tu jak powiedzmy, że tu miałoby się zawalić, to za pomocą tych super urządzeń i rzeczy zablokuje ją, że nie będzie mogła przebiec i wtedy nie zawali się za nią, tylko... Tak, dobrze mówię? No, w sensie zawali się przed nią i będzie musiała ze mną zostać. O, tak też się stanie. Tak musi się stać. No idę już. Patrzcie, jak dzielnie się poruszam. Muszę bardzo być ostrożny, bo to nie taka łatwa praca. W takich fizyk jądrowy to dużo musi myśleć, jak sami widzicie zresztą. Naprawdę w mojej pracy to tyle myślenia jest, że hu. Dobra, Alex, sprowadź mnie. So I see you met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. Tak? Kurczę. Ciekawe. Alex, nie wygłupiaj się. Dostała w głową, beczką w głowę. To musiała być dla niej chyba też norma. Patrzcie, przesuwam to. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down. Patrzcie, widzieliście? Przesuwam to stojąc na tym. Gordon Freeman potrafi robić rzeczy niezwykłe. Ach, to taki czarnoksiężnik po trochę jest.
Trzeba przyznać, że w niego to czarodziej o pełną parą leci. Dobra, przesuwajmy to dalej, bo coś mi bardzo to wolno idzie, te przesuwanie. Tak, zwolna, zwolna. O, świetnie, świetnie, świetnie. To tak, jeszcze prawie jest dobrze, tylko ta blokada musi być trochę wcześniej. Zamontujemy tą blokadę w tym oto miejscu. Tak, w tym oto miejscu to zamontujemy. Musi być elegancko, więc zaczniemy od tego. Mam nadzieję, że to się nie zniknie, jak ja będę ten. O proszę, elegancko tam montuję. Musi być to najwyższy proces twórczości. Teraz przesuńmy to jeszcze. Czym więcej, tym lepiej i zdrowiej, ja wam powiadam. Dobra, wciśnijmy to tutaj teraz. No. Bardzo dobrze. Teraz dajmy, nie wiem, dajmy to, no może nawet tutaj powiedzmy, dajmy to. Teraz połóżmy beczki. Nie, to po drugiej stronie postawimy. Tu postawmy jedną beczkę. Postawmy jeszcze jeden ten, jeden karton. No niech będzie tu. Doskonale, po prostu coś takiego jest nie do pominięcia. Znaczy, zaraz będę myślał, jak ja to mam ominąć z tej strony. Ale ogólnie uważam, że po prostu jestem geniuszem. Kurczę, nie wyszło. Jedno niedociągnięcie jest. Teraz próbujemy się jakoś przedostać. O, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz już, tylko mały ten zrobimy. Update jeszcze. O! Doskonale. Teraz nie powinno jej się udać. To się jeszcze okaże, ale może akurat ją zablokuje i wtedy pójdziemy razem tędy. No dobra, nie tracę czasu, chodźmy dalej, bo zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu sobie na rozmowę z Elim i myślenie nad tajnym procesem zablokowania Alex. Cóż, jak widzicie, jestem ekspertem. No dobra, a i w tym oto miejscu też pożegnamy się w dzisiejszym odcinku. Czy Alex zostanie zablokowana? Czy uda jej się uciec? To wszystko dowiecie się w następnym odcinku Zagrajmy w Half-Life 2. To był odcinek 8, a ja zapraszam was na odcinek 9. Do zobaczenia. Cześć wszystkim.